chwili, gdy spotykasz ten film, aniołowie stróże rozpościerają swoje ochronne skrzydła nad tobą, przynosząc przesłanie uzdrowienia i nadziei. Rozumieją głębokość twojego bólu i emocjonalny wpływ, jaki wywarł on na twoje życie. To boskie przesłanie jest znakiem, że nie jesteś sam w swojej podróży. Twoi aniołowie stróże są obok ciebie, oferując pocieszenie i zrozumienie. Aniołowie zdają sobie sprawę, że ktoś sprawił ci głęboki ból, wpływając na twoje przekonania i sposób, w jaki widzisz siebie i świat wokół siebie. Widzą twoją walkę i wyzwanie, jakim jest przezwyciężenie tej traumatycznej doświadczenia. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że twój ból jest rozpoznawany w Królestwie Niebieskim i że są tu, aby wspierać cię na każdym kroku drogi do uzdrowienia. W swojej podróży do przezwyciężenia tego bólu aniołowie chcą, abyś wiedział, że są tu, aby cię prowadzić i pocieszać. Rozumieją wątpliwości i niepewności, które pojawiły się w twoim sercu i są gotowi pomóc ci ponownie odkryć siłę i pewność siebie w sobie. To anielskie przesłanie jest przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach boskie światło i miłość są zawsze obecne, prowadząc cię do przyszłości pełnej nadziei i odnowy. Wpisz: dziś pokonuję moje lęki i przezwyciężam moje niepewności. Aniołowie ujawniają głęboką prawdę o osobie, która sprawiła ci ból, jest pogrążona w żalu. To niebiańskie spostrzeżenie jest ważnym odkryciem, ponieważ pokazuje, że ból nie tkwi tylko w tobie. Poprzez to przesłanie aniołowie chcą, abyś wiedział, że twoje działania nie zostały zignorowane w Królestwie Duchowym. Żal osoby jest kluczowym krokiem w jej własnej podróży odkupienia, fakt, który może przynieść nową perspektywę twojego zrozumienia sytuacji. W sercu tej osoby, która sprawiła ci cierpienie, istnieje intensywne pragnienie cofnięcia czasu i naprawienia popełnionych błędów. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że choć przeszłości nie można zmienić, osoba odpowiedzialna za twój ból teraz zmaga się z konsekwencjami swoich działań. To uznanie może nie uleczyć twoich ran, ale służy jako znaczący krok w procesie uzdrawiania, pokazując, że ból, którego doświadczyłeś, nie przeszedł niezauważony. Rozdział kończy się przesłaniem nadziei i potencjalnej pojednania. Aniołowie zachęcają cię do rozważenia możliwości wybaczenia, nie jako potwierdzenia działań drugiej osoby, ale jako aktu wyzwolenia dla siebie. Szczery żal tej osoby jest zaproszeniem dla ciebie, by spojrzeć w głąb siebie i znaleźć drogę do uzdrowienia i pokoju, czy to poprzez przebaczenie, czy po prostu uznając, że ból, którego doświadczyłeś, ma ważność i znaczenie. Wpisz: ja uwalniam przebaczenie, ponieważ mówi to więcej o mnie niż o drugiej osobie. Aniołowie rozumieją, że ból spowodowany przez innego może pozostawić trwałe emocjonalne blizny, zmieniając sposób, w jaki widzisz świat i siebie. Chcą, abyś uświadomił sobie, że ten ból nie definiuje, kim jesteś. Akceptując tę wiedzę, rozpoczynasz podróż osobistej transformacji, wykorzystując doświadczenie do wzrostu i wzmocnienia swojego ducha. Jesteś godny miłości i szacunku, niezależnie od działań innych. Zachęcają cię do ponownego połączenia się z twoją prawdziwą esencją, przypominając ci o twoich unikalnych cechach i wrodzonej piękności, która w tobie tkwi. Ten proces odbudowy poczucia własnej wartości jest kluczowy do przezwyciężenia bólu i potwierdzenia twojej osobistej wartości. Aniołowie są z tobą, prowadząc cię przez każdy krok tej podróży samouzdrawiania. Aniołowie proszą cię, abyś przyjął możliwość nowego początku, gdzie przeszłość nie ma władzy nad twoją teraźniejszością ani przyszłością. Oferują bezwarunkowe wsparcie, gdy przemierzasz tę ścieżkę uzdrowienia, zachęcając cię do otwarcia serca na nowe doświadczenia, relacje i możliwości osobistego wzrostu. Ta podróż dotyczy zarówno wyzwolenia się od bólu, jak i ponownego odkrywania radości i celu w twoim życiu. Wpisz: nie jestem zdefiniowany przez błędy innych. Nie jestem kopią. Jestem oryginałem.
Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, że przebaczenie nie jest tylko prezentem dla osoby, która popełniła błąd, ale również ważnym krokiem w Twoim własnym procesie uzdrawiania. Rozważając przebaczenie, rozpoczynasz proces uwolnienia się od uraz i goryczy, które mogą Cię więzić w przeszłości. Ten akt wyzwolenia jest podkreślany jako ścieżka do wewnętrznego pokoju i osobistej odnowy. Aniołowie podkreślają, że przebaczenie to osobisty wybór, a nie obowiązek. Zachęcają Cię do refleksji nad swoimi emocjami i zrozumienia, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia lub usprawiedliwiania wyrządzonej krzywdy. To krok w kierunku zrozumienia, że wszyscy są omylni i że współczucie może być potężnym narzędziem uzdrawiania. Przebaczenie jest przedstawiane jako sposób na ponowne połączenie się z własną siłą i godnością, pozwalając Ci iść naprzód z gracją i mądrością. W końcu, ten rozdział bada, jak przebaczenie może pozytywnie wpłynąć na Twoją drogę uzdrowienia. Aniołowie podkreślają, że przebaczenie może otworzyć drogę do nowych perspektyw i wzbogacających doświadczeń. Podkreślają, że uwalniając ból przeszłości, możesz znaleźć więcej miejsca w swoim sercu i umyśle na radość, miłość i nowe możliwości. Wpisz, będę podążać swoją drogą z lżejszym sercem i podniesionym duchem. Aniołowie uznają, że droga do uzdrowienia jest osobista i unikalna dla każdego człowieka. Zachęcają Cię do przyjęcia swoich emocji, pozwalając sobie na odczuwanie i przetwarzanie bólu, jako kluczowego kroku w drodze do uzdrowienia. Ten proces jest przedstawiany jako szansa na naukę, wzrost i ewolucję, przekształcając bolesne doświadczenia w cenne lekcje życia. Twoi aniołowie sugerują praktyki, które pomogą Ci ponownie połączyć się z Twoim wewnętrznym ja, takie jak medytacja, refleksja i ekspresja twórcza. Podkreślają znaczenie poświęcania czasu dla siebie, odkrywania nowych zainteresowań i pasji oraz nawiązywania znaczących relacji z innymi. To ponowne spotkanie z sobą jest opisywane jako droga do wzmocnienia Twojej samooceny, pewności siebie i zdolności do znajdowania radości w małych rzeczach życia. Powinieneś spojrzeć na przyszłość z nadzieją i otwartością. Aniołowie przypominają, że każdy nowy dzień przynosi nieskończone możliwości i szanse na stworzenie życia, jakiego pragniesz. Zachęcają do przyjęcia pozytywnej postawy, zachowując wiarę, że wszechświat ma dla Ciebie boski plan. Mimo wyzwań, zawsze jest miejsce na uzdrowienie, wzrost i nowe początki. Wpisz, zaczynam na nowo silniejszy i skoncentrowany. Ważne jest, aby szanować własne wybory i uczucia w procesie uzdrowienia. Aniołowie zachęcają Cię do pamiętania, że pomimo przeszłych okoliczności, masz moc wyboru, jak zareagować i iść naprzód. Musisz wzmacniać swoją autonomię i pewność siebie, potwierdzając swoje emocje i decyzje, ponieważ są one zawsze ważne i zasługują na szacunek. Aniołowie podkreślają znaczenie ustanawiania zdrowych granic i podejmowania decyzji, które rezonują z Twoim prawdziwym ja. Centralnym przesłaniem jest, że chociaż nie możemy kontrolować działań innych, mamy moc wyboru. Jak te działania na nas wpływają i jak kształtujemy naszą przyszłość na ich podstawie. Ten film został zaprojektowany, aby zainspirować Cię do przyjęcia swojej osobistej mocy i zdolności do przekształcania wyzwań w możliwości. Podsumowując, ten rozdział koncentruje się na przyjęciu przyszłości pełnej upoważnienia i pokoju. Aniołowie zachęcają Cię do patrzenia na przyszłość z nadzieją, podkreślając, że każdy krok na drodze do uzdrowienia jest krokiem w kierunku pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Przypominają Ci, że niebiańskie wsparcie jest zawsze dostępne, prowadząc Cię na drodze do większej samoświadomości, akceptacji i szczęścia. Ten film ma na celu pozostawienie każdego, kto go ogląda, z poczuciem odnowy i gotowości do przyjęcia wszystkiego, co życie ma do zaoferowania z otwartym sercem i jasnym umysłem.
Wpisz, będę przyjmował moją przyszłość z otwartym sercem i jasnym umysłem. Cieszę się, że dotarłeś aż tutaj. Mam nadzieję, że ta wiadomość Cię dotknęła, a jeśli tak, zapraszam Cię do udostępnienia, polubienia i zostawienia swojego lajka, ponieważ pomaga nam rosnąć i dotrzeć do większej liczby osób, które chcą się rozwijać i uwolnić od strachu, który nas paraliżuje. Bądź z Bogiem i niech wszechświat zawsze układa się na Twoją korzyść. Amen.